Graf pokonał Kaseko w 9 ruchów. Jak do tego doszło? Graf rozpoczął ruchem skoczek F3. Kaseko, mający ranking prawie 1700, zagrał ruch D5. C4, D4, E3, bicie, bicie. Skoczek C6, D4, białe już teraz mają bardzo silne centrum. Ale czarny zagrał goniec G4, wiążąc skoczka. Nastąpiło goniec D3, goniec F3, łubu-dubu, E5. Białe zrobiły roszadę. I okazuje się, że grozi tutaj szewczyk, którego czarny nie zauważyły. Kaseko na spokojnie zagrał ruch goniec D6, przez co odpadł z turnieju streamerów, a Graf wygrał bardzo ładną partię.